Siema kochani, po raz kolejny w programie Kuchnia Smaków. Dzisiaj witam Was z Wisły. Przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby Wam pokazać fantastyczne gospodarstwo agroturystyczne Pilchówka. Dlaczego Pilchówka? Bo właściciel to Andrzej Pilch. To właśnie tak jak z Kuśnią Smaków. Dlaczego Kuśnia Smaków? Bo ja jestem Mariusz Kuś, nie Kuźnia, Kuśnia Smaków. I dzisiaj Kuśnia Smaków prosto z Wisły będziemy przygotowywali jakże tradycyjne dla tego regionu krewetki. No pewnie, że to żart. No, jaka tradycja, jakie krewetki. Ale oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, mam tutaj sery góralskie, zwane potocznie osypkiem i spróbujemy dodać taki element osypka do przesmażonych krewetek. Z czym będą krewetki? Krewetki zrobię na Mionetto. Fantastyczne, wytrawne wino musujące. Robiłem parę razy w domu, ale nie tylko w domu, bo też dla znajomych. I wszędzie ten sos, to jest petarda. Żałujcie, że nie będziecie mogli tego spróbować tutaj, ale na pewno będziecie mogli na spokojnie spróbować tego w domu. To jest bardzo proste. Zresztą zaraz zobaczycie, jak będziemy to robić. Przesmażymy sobie krewetki na maśle z czosnkiem. Czosnek oczywiście tutaj sadzony przez gospodarza. Jak wcześniej wspomniałem, będziemy wykorzystywali oscypki, też robione tutaj, centralnie w tym gospodarstwie. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca w Wiśle, do którego można byłoby przyjechać i poczuć się jak w domu. Ja tak się czuję. I tak będziemy teraz przygotowywali. Jesteście gotowi? Jedziemy. No to zaczynamy. Zaczynamy od prostej czynności. Włączamy naszą fantastyczną kuchenkę. A oczywiście, jak tutaj widzicie, korzystamy z garnków Filipiaka. Są fantastyczne garnki. Tutaj mam patelnię, która ma grube dno. Szybko się nagrzewa i bardzo długo trzyma temperaturę. Więc tak naprawdę mogę ją rozgrzać, później wyłączyć i spokojnie mi to da rady. Tym bardziej, że krewetki wystarczą 2-3 minutki. Są już ugotowane, więc tylko je podsmażamy delikatnie, żeby nabrały ciepła. A później je będziemy wrzucali do przygotowanego sosu. Nastawiam sobie temperaturę może na 160. Dodam masełka teraz oczywiście. O. Masełko się nam to roztapia. Dodam czosnku. Tak naprawdę ilość czosnku zależy od Was. Ja dodaję dużo, bo ja uwielbiam czosnkowe. I jak zauważyliście, ten czosnek jest pokrojony dość grubo. Dlaczego grubo? Ja uwielbiam smak czosnku takiego przypalonego, przypieczonego na maśle. On ma niesamowity, charakterystyczny aromat. Proszę, zobaczcie, tutaj już fajnie nam się podsmaża. Ja troszeczkę zmniejszę temperaturę, żeby nie przesadzić, nie przypalić, bo to naprawdę szybko nam nabiera tej temperatury. A żeby było ciekawiej, to nasze krewetki będziemy owijać w wędlinę włoską, szynkę włoską długo dojrzewającą, taką 12-miesięczną. Ona jest idealna, żeby nadać nam dodatkowego charakteru dla tych krewetek. Połączenie Włoch z Wisłą mi się wydaje, że będzie dość oryginalnym połączeniem. Ja oczywiście później tego spróbuję. Wy możecie spróbować zrobić to w domu i ocenić, czy to, co zrobiłem, jest ok. O. O. Miodzio. Tak jak wcześniej wspominałem, patelnie Filipiaka szybko się nagrzewają. Ja ją sobie teraz wyłączę. W zasadzie odstawię na bok. Tutaj temperatura będzie się nam utrzymywała. Tych krewetek nie trzeba już bardziej podsmażać, bo one już są gotowe. A jak sobie przymknę, to fajnie mi przejdą. Krewetki mamy przygotowane, już tam czekają. To przygotowujemy teraz sos na prosecco. Jak zauważyliście, królują dzisiaj Włochy w Wiśle. Wino włoskie, naczynia Filipiak Milano włoskie, włoska wędlina długo dojrzewająca. Po co jechać do Włoch? Przyjeżdżajcie do Wisły, bo tutaj jest wszystko. I teraz będzie akcja. Będę otwierał wino. Mam nadzieję, że nie stanie mi się tutaj katastrofa. Prosecco Mionetto ma taki dość specyficzny, wyjątkowy smak, bo z jednej strony jest odświeżające, bąbelkuje sobie fajnie, ale z drugiej strony jest wytrawne. Więc jeśli ktoś lubi wytrawne tematy, to jest idealne. Uwaga!
Tada! Wlewamy, wlewamy. Prosecco Mionetto to nie jest jedyny element tego sosu, ale im mniej, tym lepiej. Dlatego postawiłem na minimalizm i będzie tutaj tylko i wyłącznie Prosecco Mionetto, musztarda, śmietana 30, która nam się później fajnie zredukuje. Dodamy troszeczkę przypraw i tyle. O. Jeśli chodzi o ilość składników, to tak naprawdę wszystko jest dowolność. Albo można to zrobić bardziej słodkie, można zrobić bardziej wytrawne. Kto jakie lubi. Musztardę mam miodową akurat tutaj, więc też idealnie będzie pasowała. Dodam na razie troszeczkę, żeby też nie przesadzić. Odrobina śmietany. I to jest ten etap, kiedy musimy poczekać, aż nam to fajnie wybąbelkuje. Możemy sobie posłuchać w międzyczasie śpiewu ptaków, szumu drzew, co tam wolicie. Ja będę się upajał zapachem tego sosu, który już jest niesamowity. Troszeczkę nam się jeszcze rozjaśni ten sosik. I myślę, że na tak pięknym talerzu, jaki mam, na jakim będziemy podawać, będzie to wyglądało fantastycznie. I to jest właśnie ten moment, kiedy sos już mamy praktycznie zredukowany i będę dodawał do tego krewetki. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Przesmażyłem krewetki 3 minutki na maśle z czosnkiem, bo one są już ugotowane wcześniej, więc nie trzeba im więcej nic dodatkowej obróbki. A gdybym dodał to tutaj i gotował w tym sosie, one by się zrobiły po prostu twarde. Więc przy samym końcu, a koniec bliski, dodajemy nasze przesmażone krewetki. No, sos już mamy gotowy, krewetki nam przeszły tym wszystkim, a zobaczcie, co ja tutaj zrobię. Mamy pokrywkę, przewracam do góry nogami i robię tak o, pyk, jest. Zobaczcie, jak genialnie można podać sobie w domu na przykład zupę i ona cały czas trzyma temperaturę, bo są grube dna w tych naczyniach, które tej temperatury nie tracą. Przełożę sobie tutaj patelnię. Ten cały smaczek z tego będziemy układać z krewetkami i sosem na przepięknym talerzu, który z tym daniem będzie się naprawdę eksponował fantastycznie. O, zabieram. Dolejemy odrobinkę sosu. Zobaczcie, jaki jest genialny kolor. A jaki jest smak, to będziecie mogli sobie spróbować zrobić to w domku. Ja udekoruję jeszcze kiełkami. I jeszcze jedna rzecz, o której wspominałem na początku. Oscypki, czyli ta regionalność, czyli to, co tutaj w tym miejscu jest najważniejsze. Ser góralski, wytwarzany w gospodarstwie agroturystycznym Pilchówka. Andrzej Pilch robi to własnymi rękami, więc jest to super. Ja spróbuję zrobić takie delikatnie poszatkowane. Zobaczcie, jak te oscypki się kruszą. Są delikatne, miękkie. O, fantastyczne. Tradycja i nowoczesność. Owoce morza, włoskie wino, włoskie wędliny, ser góralski i Pilchówka. To jest połączenie wyjątkowe, tak więc zapraszam Was tutaj serdecznie.